Dzień dobry, moja kochana ogrodniczko i mój drogi ogrodniku. Nazywam się Ania Danicka, a Ty jesteś na kanale Ogród Pełen Kwiatów. Na tym kanale uczymy się, jak uprawiać kwiaty z pasją, jak uprawiać kwiaty z miłością, ale przede wszystkim, jak uprawiać kwiaty świadomie i z wielką przyjemnością. Jeżeli interesuje Cię taki temat, temat wysiewu kwiatów jednorocznych, kwiatów dwuletnich, ale również jak założyć własny ogród kwiatów ciętych, jak pielęgnować ten ogród, od czego zacząć i cały rok w takim ogrodzie. Zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, ponieważ ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Na tym kanale opowiadam o moim wiejskim ogrodzie kwiatów ciętych, ale również znajdziesz tutaj inne tematy, takie jak tematy kwiatów domowych, czy uprawy innych roślin, bylin, róż, piwoni oraz innych kwiatów, ale przede wszystkim kwiatów przeznaczonych właśnie na kwiat cięty. Zapraszam do subskrybowania. W dzisiejszym odcinku opowiem o tych cudnych kwiatach jednorocznych. To cynie, moje ukochane kwiaty, bez których nie może być latem mojego wiejskiego ogrodu kwiatów ciętych. Zapraszam na odcinek. Moi kochani, ten odcinek powstaje dzięki patronom z Patronite. Patronite i patronki i patroni są dla mnie bardzo ważni, ponieważ dzięki nim buduję swoją niezależność w internecie i mogę robić to, co chcę, czyli uczyć się o kwiatach, czytać o kwiatach, uprawiać kwiaty, a później to wszystko Wam tutaj przedstawiać na moim kanale na YouTubie, ale również na moim kanale na Instagramie, gdzie bardzo serdecznie Was zapraszam. Patroni są dla mnie bardzo ważni. Specjalnie dla patronów stworzyłam dedykowane konto właśnie na Instagramie Kwiatowa Wiedza, gdzie zapraszam patronów po zasubskrybowaniu właśnie mnie na patronite.pl. Po wybraniu już najmniejszego progu, bo progu 10, dostajecie zaproszenie do mojego specjalnego kwiatowego konta, gdzie pogłębiamy naszą wiedzę o kwiatach jednorocznych, dwuletnich, o ogrodzie kwiatów ciętych. To konto jest właśnie dla tych wszystkich osób, które chcą, ale nie wiedzą jak, ale również dla tych osób, które kochają kwiaty i chcą tą wiedzą się dzielić, chcą się inspirować. Tam właśnie zapraszam wszystkie te osoby chętne do wspierania mnie i do pogłębiania i do uczenia się o kwiatach. Patroni już od progu 10 dostają również ode mnie miesięczny newsletter. Do 5 dnia każdego miesiąca macie w swoich skrzynkach bardzo taki napakowany wiedzą kwiatową, ciekawostkami, ale również moimi polecajkami ogrodowymi. Specjalnie taką wiadomość właśnie ode mnie. Wiem, że bardzo sobie chwalicie ten newsletter. Dostaję od Was takie informacje zwrotne, że ten newsletter bardzo się Wam podoba, że jesteście zakochane w nich i w informacjach, które ode mnie dostajecie, więc jak najbardziej zamierzam to kontynuować i jesteście dla mnie też inspiracją, moje kochane patronki i w ogóle moje kochani widzowie, bo dzięki Wam ja również się uczę i później to wszystko mogę przekazywać również moim patronom. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam właśnie o cyniach. Cynie to kwiaty jednoroczne, moje ukochane kwiaty letnie jednoroczne, ponieważ ja kwiatów ukochanych jednorocznych to mam, wiecie, bardzo dużo i tak naprawdę nie starczyłoby mi tutaj czasu, żeby wymieniać wszystkie, bo każdy kwiat ma w sobie coś takiego, co ja po prostu uwielbiam. Natomiast cynie uwielbiam miłością wielką i z cyniami związane jest również dzisiejsze pytanie odcinka. I mam pytanie do Was, co najbardziej sprawia Ci kłopot w uprawie cyni? Jaki masz problem w uprawie tych roślin, jeżeli Ci nie wychodzą? Co tak najbardziej Ci doskwiera? Piszcie w komentarzach, ponieważ ja jestem bardzo ciekawa zawsze Waszych komentarzy. Wszystkie czytam, staram się bardzo na bieżąco odpowiadać. Poznaję Was dzięki komentarzom, moi kochani widzowie, więc zapraszam do komentowania, zapraszam do odpowiedzi właśnie na to pytanie odcinka, ponieważ to mi da taki wgląd właśnie w Wasze ogrody, co Wam się nie udaje. I o tym na pewno będą również kolejne odcinki, ponieważ ja bardzo chcę Wam pomagać uprawiać kwiaty z wielką przyjemnością, z pasją, ale świadomie, tak żeby właśnie ta uprawa była przyjemnością i żeby te kwiaty nam po prostu wychodziły. Popatrzcie tutaj, tutaj mam rabatę dedykowaną mojej ukochanej odmianie cyni. To jest odmiana Queen Lime Red. A tak naprawdę posiałam tutaj, posadziłam, bo ja siałam moje cynie
na rozsadę posadziłam tutaj odmianę Queen Lime Mix. To jest seria Queen Lime, taka bardzo vintage, w takich właśnie przypalonych odcieniach różu, czerwieni, pomarańczy, mieszanej z limonką. Bardzo piękna odmiana. I podczas sadzenia i później, jak te rozsady rosły, to gdzieś tam mi niektóre sadzonki takie mniej odporne wypadły. I w te miejsca właśnie posadziłam sobie odmianę Superka. I to tak pięknie mi tutaj właśnie stworzyło taką kompozycję cyni. Ja mam 1,60 m, może nie jestem za wysoka, ale popatrzcie się, ja tutaj stoję, nie siedzę i te cynie mają, no tutaj ma 1,20 m, 1,30 m, te największe cynie mają, a więc naprawdę w tym roku na tej rabacie mi te cynie bardzo wyszły, więc chcę Wam po prostu o nich opowiedzieć, o tym, jak ja uprawiam te cynie, że wychodzą po prostu takie piękne. Moi kochani, cynie to kwiaty jednoroczne ciepłolubne. Ciepłolubne, czyli takie rośliny, które nie znoszą przymrozków. Cynie pochodzą naturalnie z Meksyku i z Ameryki Południowej, a więc są to kwiaty, które po prostu kochają ciepełko, a zwłaszcza ciepłe noce. To takie właśnie rośliny, które muszą mieć odpowiednią temperaturę wysoką, żeby były piękne, żeby zdrowo rosły. Dlatego jest to jeden z warunków, który musimy brać pod uwagę, jeżeli chcemy uprawiać cynie i żeby te cynie po prostu były zdrowe, piękne i takie wysokie i takie po prostu tutaj śliczne jak moje. Cynie to kwiaty stepowe, a więc one rosną na takich stepach, na miejscach bardzo słonecznych, dlatego to tak naprawdę dzieci słońca kochają słońce i znoszą nawet przesuszenie. Natomiast ja zauważyłam, że rzeczywiście lepiej rosną i te kwiaty są większe, bogatsze, jeżeli są jednak gdzieś tam regularnie podlewane. Natomiast nie jest to jakiś mega warunek. Cynie również będą rosły, jeżeli będą miały mniejszy dostęp do wody, natomiast mogą być już troszkę słabsze wtedy. Mogą też troszkę chorować, no i mogą też mieć mniej tych składników pokarmowych w glebie, w takiej zasuszonej, dlatego też mogą być po prostu słabsze i mniej bogate. Natomiast tak, ja wysiewam moje cynie w maju, nie w kwietniu, tylko w maju. Ja wysiewam moje cynie na rozsadę. Dlaczego wysiewam w maju? Ponieważ właśnie cynie są to kwiaty, które uwielbiają ciepełko i tak naprawdę warunkiem rozpoczęcia wysiewu cyni jest to, żeby w nocy była już temperatura dosyć ciepła, tak naprawdę plus 10, nawet plus 15 stopni, ale plus 10 wystarczy tak naprawdę do wysiewu, do bezpośrednio do gruntu, a na rozsadę możemy wysiewać troszkę wcześniej, jeżeli mamy na przykład szklarnię, ponieważ cynie nie znoszą mrozu, więc musimy małe rozsady chronić przed właśnie niską temperaturą. Ja, jak widzicie, mam szklarnię, więc ja moje cynie wysiewam w maju. Nie wysiewam ich za wcześnie, w kwietniu, ponieważ na rozsadę najlepiej wysiewać około 4 tygodnie przed wysadzeniem ich na rabatę, czyli na miejsce docelowe, ponieważ cynie w doniczce nie lubią być za długo przetrzymywane. Cynie to kwiaty jednoroczne, ciepłolubne i one, słuchajcie, tak z natury nie mają czasu. One w ciągu jednego lata muszą wykiełkować, dorosnąć, zakwitnąć, wydać nasiona i się jeszcze najlepiej rozsiać. Więc to są kwiaty, które rosną naprawdę szybko. I po 4 tygodniach już w takiej właśnie doniczce, w wielodoniczce, w kuwetce, albo po prostu w multipaletce, trzeba je wysadzić do gruntu. Najlepiej tak po prostu zrobić. Jeżeli wysiewacie cynie wcześniej, z różnych powodów, bo można wysiewać cynie już w kwietniu, ale trzeba mieć na uwadze to, że po 4 tygodniach doniczka może być za mała i trzeba będzie ją przesadzić do większej doniczki, zanim trafi do gruntu, bo może być jeszcze przymrozek. Dlatego trzeba brać to pod uwagę. Nie trzeba będzie przesadzać cyni, jeżeli posadzimy je już od razu, posiejemy je już od razu do większych doniczek. Trzeba wtedy cynie obserwować, czy korzenie przerastają, czy wychodzą z doniczki. Natomiast w takich większych doniczkach, jeżeli nie zmienimy im tej ziemi, to cynie mogą zacząć chorować, mogą też zacząć mieć niedobory pokarmowe, ponieważ są to rośliny bardzo żarłoczne. Więc w większych doniczkach, jeżeli nie chcemy przesadzać, nie przerasta jeszcze bryła korzeniowa całej doniczki, to podlewajmy po około 3-4 tygodniach nasze cynie nawozem wieloskładnikowym, mineralnym, jakimiś odżywkami naturalnymi, tym, co Wy lubicie. Ja stosuję w takim wypadku nawóz wieloskładnikowy, właśnie mineralny, z równą ilością azotu, potasu i fosforu, na przykład 10-10-10
albo 777 i podlewam tak raz w tygodniu, zgodnie z zaleceniami producenta na opakowaniu. Natomiast można podlać jak najbardziej też gnojówką z pokrzywy, jednak trzeba obserwować swoje cynie jako rozsadę i w ogóle, czy nie ma właśnie niedoborów pokarmowych, bo jeżeli ma mało azotu, no to dodajemy troszkę więcej azotu, jeżeli ma mało potasu, dodajemy troszkę więcej potasu. Natomiast jeżeli nie wiemy, to warto dodać właśnie taką uniwersalną odżywkę, która oprócz tych składników głównych, azot, potas i fosfor, ma jeszcze na przykład magnez, siarkę, wapń. To zawsze dobrze zrobi na naszych roślin. I wtedy możemy czekać znowu z wysadzeniem cyni do gruntu. Ja cynię do gruntu sadzę dopiero jak mija ryzyko przymrozku, więc tak naprawdę w drugiej połowie maja. Oczywiście trzeba obserwować prognozy pogody, bo cynie naprawdę nie zniosą przymrozków. Nie ma co tego próbować, ponieważ cynie naprawdę przymrozki zniosą bardzo źle, umrą. Nawet takie niskie temperatury, poniżej 5 stopni, jeżeli rosłyby długo, tydzień, dwa, właśnie w takiej temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza, one przestaną się rozwijać. Zaczną po prostu powoli zamierać. To są naprawdę kwiaty ciepłolubne, słońcolubne i po prostu musimy zawsze gdzieś tam o tym pamiętać. Dlatego ja wysiewam cynie na rozsadę w maju. Sadzę je do ogrodu po 4 tygodniach, około czerwca. Wtedy już wiem, że mam dla nich miejsce w ogrodzie. Mój wiejski ogród kwiatów ciętych jest ogrodem, w którym ja dbam o kontynuację kwitnienia moich roślin, natomiast nie jest to ogród niekończący się. Mam ograniczoną ilość po prostu rabat, dlatego czekam do czerwca, ponieważ w czerwcu już przeważnie mam jakąś rabatę wolną, albo z kwiatów dwuletnich, takich tych najwcześniejszych, albo na przykład z jesiennych kwiatów jednorocznych odpornych na mróz, z chabrów czy z orlai. Wtedy mogę tą rabatę wyczyścić i na to miejsce już sadzę cynie. Natomiast ogólna zasada. Na rozsadę siejemy około 4 tygodni przed wysadzeniem na miejsce docelowe. Tak, żeby tą rozsadę uprawiać około 4 tygodni plus minus, albo troszkę dłużej, ale uwaga, przesadzamy albo nawozimy nasze rozsady. Natomiast co z sianiem do gruntu? Jak najbardziej. Cynie wychodzą też pierwszorzędnie siane do gruntu. Wiem, że niektóre osoby tylko sieją cynie do gruntu i super im to wychodzi. Ja, słuchajcie, uwielbiam robić rozsadę, dlatego ja preferuję rozsadę i rozsadę pokazuję, rozsadę robię. Natomiast jeżeli chcemy wysiewać bezpośrednio cynie do gruntu, to ja bym powiedziała najlepiej tydzień, maksymalnie dwa przed terminem ostatniego przymrozku, a najlepiej już po tym terminie, bo naprawdę one są ciepłolubne i nie daj Boże wykiełkują, jak będzie ciepło, a przyjdzie jeszcze ten przymrozek, to nawet jak ta rozsada nie zginie, te siewki nie zginą, to one mogą mieć naprawdę później już słabszy start. A więc ja bym tak zalecała do gruntu już po pierwszych przymrozkach albo naprawdę bardzo, bardzo krótko przed. Więc moi kochani, mamy już wysiane nasze cynie i co dalej? Więc czekamy właśnie na ten termin, kiedy możemy nasze rozsady posadzić do ogrodu. I ja sadzę właśnie na taką rabatę w miejscu słonecznym, ale również bardzo, bardzo, bardzo dbam o podłoże na tej rabacie. Na tej konkretnej rabacie tutaj jest ziemia rodzima, ale ja tą ziemię rodzimą, bo tutaj rosły mi wcześniej kwiaty dwuletnie, naparstnice, wieczorniki, laki. Ja tą rabatę wyczyściłam i wysypałam tutaj dosyć dużo kompostu kupnego. Zmieszałam ten kompost jeszcze z obornikiem granulowanym i z nawozem mineralnym, wieloskładnikowym w granulkach, takich rozpuszczalnych po prostu z czasem. Dałam też mączki bazaltowej, a więc można powiedzieć, że naprawdę tutaj ta ziemia była bardzo bogata. I sadziłam moje cynie co około 30 cm. Ja wiem, że czasami chce nam się ciaśniej te cynie posadzić, no bo rozsady są dosyć niewielkie. Natomiast jak widzicie, cynie naprawdę się sporo rozrastają, więc takie te 25 cm w każdą stronę pomiędzy roślinami według mnie najlepiej po prostu. Czy uszczykiwać rozsady cyni? Tak, jak najbardziej. Cynie uszczykujemy, natomiast trzeba wybrać odpowiedni moment, kiedy uszczykiwać cynie. Jak uszczykiwać cynie? Zawsze uszczykujemy, znaczy zawsze, ja zawsze uszczykuję nad drugą parą liści właściwych. Dlaczego akurat nad drugą? Daję roślinie więcej, zostawiam na roślinie, tej, którą obcinam, więcej liści, aby miała większe
większą powierzchnię fotosyntezy i szybciej mogła wypuścić dodatkowe pędy boczne. Dzięki uszczykiwaniu właśnie tracimy przewodnik, czyli ten pęd główny, i dzięki temu roślina skupia się na wypuszczaniu pędów bocznych. Dlatego kwiatów cyni później będzie więcej i będą one równie piękne i równie duże, a więc tym się nie musimy przejmować. Więc już wiemy, gdzie, jak uszczykiwać cynię. Natomiast kiedy uszczykiwać cynię? Nigdy nie uszczykujemy cyni bezpośrednio przed posadzeniem ich do gruntu, ani bezpośrednio po posadzeniu ich do gruntu. Ja moim cyniom zawsze daję taki tydzień, 10 dni przerwy, więc albo jeżeli już wiem, że będę niedługo sadzić do gruntu, to uszczykuję i czekam jeszcze te 10 dni, tydzień, 10 dni i dopiero sadzę do gruntu, lub po posadzeniu do gruntu czekam około tydzień, dwa, aby dobrze się ukorzeniły i dopiero je uszczykuję. A więc tak właśnie ja postępuję, jeżeli chodzi o uszczykiwanie. Oczywiście po posadzeniu do gruntu bardzo trzeba swoje nasze rozsady podlewać, żeby one dobrze się zakorzeniły w nowym miejscu, żeby miały dobry ten start. Ten start taki jest bardzo ważny w przypadku cyni, ponieważ one jak będą zestresowane, jeżeli będą, już będziemy od samego początku hodować je w za ciasnej doniczce, później posadzimy je do gruntu i od razu damy im ulegać przesuszeniu, to niestety one później mogą mieć drobne kwiaty, bo tak będą po prostu reagowały. Natomiast roślina będzie chciała zakwitnąć, więc ona będzie kwitnąć. Ale czasami możecie widzieć, że te kwiaty macie marne, małe, powinny być pełne, a są pojedyncze. To może być właśnie wynik stresu już na etapie rozsady. Dlatego ja moje rozsady podlewam i myślę, że tak podlewam je tydzień, dwa, codziennie, co drugi dzień. Oczywiście patrzę też na pogodę, bo czasami deszcz wystarczy, jeżeli jest fajna taka aura, właśnie ta wczesnoletnia, taka wilgotna, to wystarczy. Natomiast jeżeli nie, jeżeli jest susza, to niestety ja moje rozsady podlewam i bardzo uważam w przypadku cyni, aby nie podlewać ich z góry po liściach. W przypadku drobnych rozsad jest to trudne, ale staram się jednak, bo ja nie mam podlewania tego kropelkowego, tylko mam podlewam z węża ogrodowego, więc mam taką lancę i tą lancą po prostu pomiędzy rozsadami podlewam. Od razu też, ponieważ jak już wspominałam, cynie rosną szybko, od razu też po posadzeniu, no albo bardzo krótko po, staram się zrobić podpory, więc ja akurat robię podpory w ten sposób, że mam w rogach całej rabaty paliki drewniane powbijane i na to rozbijam siatkę plastikową z oczkami. Te oczka mają 15 cm na 15 cm, to są kwadraty. I później one po prostu przerastają, cynie przepięknie przerastają tą siatkę i rosną sobie naprawdę zdrowo. Cynie w momencie, kiedy już mają pąki kwiatowe, jeszcze nie zakwitły całkiem, ale już mają pąki kwiatowe, ja im włączam nawóz z potasem, więc podlewam już nie tyle z roztworem nawozu uniwersalnego, ile roztworem nawozu takiego potasowego, czyli mają wszystkie składniki plus potasu mają najwięcej i fosfor. Fosfor też jest wtedy bardzo ważny i tak podlewam mniej więcej co 2 tygodnie. Jeżeli chodzi jeszcze o odżywki, jeżeli wasze cynie w jakikolwiek sposób ucierpiały, nie wiem, mają właśnie niedobory pokarmowe albo są przesuszone, albo rzeczywiście przechowywaliście je bardzo długo w tych doniczkach, zanim posadziliście je do gruntu, możecie je uratować roztworami alg. Jest na rynku bardzo dużo takich preparatów z algami, rozpuszczalne, już stworzone odpowiednie roztwory, więc można tym podlewać. Ja sprawdziłam, miałam takie już zapomniane cynie, które po prostu zostały, już myślałam, że naprawdę na stracenie. Posadziłam, podlewałam algami, zaraz pójdziemy do tej rabaty i naprawdę pięknie odbiły i są w tej chwili zdrowe, ale warunek, ja również nie podlewam właśnie po liściach. Moje cynie w tej chwili nie chorują, mają się dobrze. Czasami jest tak, że jakaś sadzonka wypadnie, to jest normalne, no to musicie mieć też jakby zawsze gdzieś tam w głowie, że no nie wszystkie rośliny wam zostaną. Dlatego ja pomiędzy właśnie tymi moimi Queen Lime mam też te kaktusy, bo po prostu wsadzałam je tutaj w dziury. Cynie lubią chorować na choroby grzybowe, zwłaszcza jak jest właśnie wilgotno, chłodno. To będziemy widzieć, słuchajcie, już jesienią, już we wrześniu, jak będą poranki chłodne, wieczory chłodne. Cynie nie lubią temperatury w nocy poniżej 15 stopni, poniżej 10 to już naprawdę zaczynają chorować, więc będziemy je widzieć później, jak te liście już będą po prostu brzydkie, będą się pojawiały choroby grzybowe. To jest naturalne w przypadku cyni, w naszym klimacie oczywiście, dlatego słuchajcie, no tak już po prostu jest. Musimy to po prostu wziąć gdzieś tam na klatę, że już powoli gdzieś tam ten sezon będzie się kończył. Natomiast one będą kwitły do przymrozków.
przyjdzie przymrozek i oczywiście je zmiecie. Jeżeli chcemy pobierać nasiona z cyni, możemy. Nie wszystkie cynie niestety powtórzą nam cechy mateczne, ponieważ niektóre odmiany są odmianami F1, więc musicie bardzo sprawdzać odmiany, jakie kupujecie, nawet nie na polskich stronach, ale na jakichś zagranicznych. Bo jeżeli jest to odmiana F1, to nawet jeżeli mamy całą rabatę tylko w tej odmianie i zbierzemy nasiona, to niestety, ale pokolenie drugie, bo pokolenie F1 to jest pierwsze pokolenie, a pokolenie drugie F2 będzie już się różniło od pokolenia F1, czyli tego matecznego. Natomiast akurat Queen Lime jest odmianą, z której możemy zbierać nasiona. I tu jest pomieszana z kaktusową. I jeżeli ja bym na przykład chciała teraz zebrać sobie swoją odmianę Queen Lime, to nie będę zbierała z jednego kwiatu, ponieważ te kwiaty są odkryte i one zapylają się między sobą. Tutaj są motylki, tutaj są pszczółki, tutaj są osy. A więc tutaj... Więc jeżeli chcemy uzyskać taką naprawdę bogatą mieszankę tych wszystkich kwiatów, to po zawiązaniu nasion zbieramy nasiona z każdego kwiatu. Troszkę z jednego, troszkę z drugiego, troszkę z trzeciego, mieszamy nasiona i w ten sposób otrzymujemy bardzo bogatą mieszankę. Jeżeli chcesz zbierać nasiona ze swoich cyni, to warto o tym pomyśleć już teraz i zostawić kilka kwiatów właśnie na zawiązanie nasion. Zawiązywanie nasion przez rośliny chwilę trwa, 3-4 tygodnie nawet, dlatego warto o tym pomyśleć już teraz, ponieważ jednak cynie kwitną właśnie w drugiej części lata bardzo obficie i wtedy już jest coraz chłodniej, już jednak mamy wilgotne wieczory, wilgotne poranki i kwiaty mogą powoli zaczynać gnić, więc jeżeli będziemy chcieli zbierać nasiona później we wrześniu, to niestety nasion możemy się nie doczekać, po prostu one będą pleśnieć na roślinie. Dlatego warto pomyśleć o tym teraz, kiedy jest jeszcze ciepło, sucho i nasiona fajnie zdążą dojrzeć na krzaczku. Więc tak właśnie dbam o moje cynie. Sadzę je w bogatej ziemi, podlewam nawozami, tak około co 2 tygodnie właśnie w sezonie już z nawozem z większą ilością potasu. Wszelkie odżywki również są mile widziane. Cynie uwielbiają to, uwielbiają również mniej więcej regularne podlewanie. Natomiast, jak już wspominałam, cynie to rośliny, które zniosą okres przesuszenia. Tutaj rosną one bezpośrednio w gruncie. Ja mam rabatę otoczoną tylko obrzeżem drewnianym, więc rosną bezpośrednio w gruncie, ale pójdziemy też do drugiej rabaty, gdzie już ta rabata jest podwyższona i cynie jednak nie rosną na poziomie gruntu, tylko rosną wyżej i tamte cynie troszkę szybciej przesuszają się i tamtą rabatę podlewam również częściej. Jeżeli chodzi o cięcie cyni, cynie uwielbiają cięcie i cięcie w ogóle nie wpływa na wielkość kwiatów, które powstają z kolejnych pędów. Ja tnę cynie 2 albo nawet 3 piętra poniżej kwiatu i o cięciu cyni, jak i kiedy ciąć cynie, jest zrobiona taka roleczka, zrobione są 2 shorty tutaj na YouTubie, na moim kanale. Bardzo serdecznie zapraszam, tam właśnie fajnie opisuję i macie to tak fajnie, bo jest zbliżenie. W każdym razie ja tnę cynie nisko, dzięki temu kolejne pędy. Nie martwię się po prostu tymi niektórymi pąkami, które ścinam. Nie martwię się tym, ponieważ niżej powstaną również długie łodygi, a kwiaty, które powstają, będą równie wielkie, a ja tym samym zyskuję piękne, długie łodygi do wazonów. Tnijmy cynie, naprawdę tnijmy cynie, nie bójmy się tego, ponieważ cynie to uwielbiają i cynie to jest wymarzony kwiat cięty, ponieważ im więcej się ścina cyni, tym więcej one produkują właśnie kwiatów do cięcia, ale również na rabaty. Więc podlewam, nawożę, tnę, no i nie podlewam ich po liściach. I tak naprawdę moje cynie będą kwitnąć do pierwszych przymrozków. Natomiast tak jak wspominałam wcześniej, to takie charakterystyczne będzie, że im będzie chłodniej, tym mogą zacząć już chorować. Dobrze, przejdziemy teraz do kolejnej rabaty. Tam właśnie mam inne odmiany cyni, również piękne. I opowiem Wam o tym, jak zachowują się cynie przeznaczone na kwiat cięty po ścięciu w bukietach, w różnego typu aranżacjach. Tutaj, moi drodzy, druga rabata, taka mniejsza rabata właśnie z cyniami. I tutaj mam głównie 2 odmiany jaśniejsze, też z serii Queen Lime. I jest to Queen Lime Peach, taka bardzo właśnie fajna, ciepła odmiana, żółto-pomarańczowa, z takim czerwonym, różowym środkiem, czerwonym bardziej. I z drugiej strony tej rabaty Queen Lime Bloch albo Queen Lime Blush, odmiana z
takim różowym środkiem, bardziej limonkowa. I to są odmiany, które ja na tą rabatę sadziłam później, w takim sensie później od pierwszej rabaty. Na tej rabacie sadziłam już właśnie takie troszkę przerośnięte rozsady, które rzeczywiście troszkę dłużej rosły w doniczkach i no niestety tak nie wiedziałam za bardzo, co z tego będzie, ale podlewałam je algami kilka razy, tak w ciągu co dwa tygodnie właśnie dawałam im taką dawkę dosyć mocną alg i naprawdę to pomogło. Pozbierały się, liście są zdrowe, naprawdę nie dolega im tutaj żadna choroba grzybowa, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. I tutaj chciałabym Wam właśnie pokazać, jak ja tnę cynie przeznaczone do bukietów. Więc moi drodzy, jest właśnie na szorcikach, tutaj na YouTubie, film, jak ja tnę moje cynie. Ja nie przejmuję się za bardzo tymi pąkami, tnę jak najniżej. Tutaj widzicie pierwsze, drugie, trzecie, ja nawet przy czwartym piętrze ucięłam tą cynię. Nie przejmuję się, tutaj z tego miejsca na roślinie, gdzie wycięłam, będą rosły kolejne pąki mojego kwiatu i będą równie długie. Ten kwiat byłby większy, tutaj Wam chciałam zaprezentować, więc zcięłam. Kwiaty będą równie duże, ten kwiat również byłby większy, gdybym po prostu poczekała, aż się rozwinie. No i kochani, ja taką cynię obieram oczywiście z liści. Robimy to, ponieważ nie chcemy, żeby liście zanieczyszczały nam wodę w wazonie. Obieram ze wszystkich liści, ale możemy też zostawić te górne, na przykład jeżeli potrzebujemy troszkę takiego zielonego efektu. I taki pęd właśnie wykorzystuję do wazonu. Cynie, słuchajcie, to są kwiaty brudzące wodę. To jedne z tak zwanej brudnej dwunastki, Dirty Dozen, które właśnie brudzą wodę. One mają tutaj na swoich łodygach taki meszek i ze względu na to po prostu zanieczyszczają tą wodę. Szybciej woda po prostu gdzieś tam bakteriami podchodzi i mogą się tam właśnie te bakterie rozwijać. Dlatego ja zawsze polecam roztwór kondycjonujący. O tym, jak zrobić taki właśnie roztwór kondycjonujący i w ogóle o kondycjonowaniu kwiatów, czyli przygotowaniu kwiatów właśnie do użytku, do bukietów, do aranżacji, zrobiłam bardzo fajny, taki wyczerpujący live na moim koncie Kwiatowa Wiedza dla patronek. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam właśnie tam na Kwiatową Wiedzę, ale wcześniej do zostania patronem, do zostania patronką. I ja właśnie takie moje cynie w takim roztworze kondycjonującym kondycjonuję, a później również przechowuję. Cynie bardzo fajnie trwają w wazonie, nawet do tygodnia, nawet ponad. Wodę powinniśmy zmieniać codziennie w takim idealnym świecie, no ale niestety wszyscy wiemy, jak jest. Nie zawsze nam się chce, nie zawsze pamiętamy, więc co takie 2-3 dni to jest taki must have, must, że musimy po prostu wymieniać tą wodę do wazonach po prostu, żeby te nasze cynie rzeczywiście trwały dłużej. No i co, kochani? No i po prostu tak właśnie te cynie przechowujemy. Cynie oczywiście łączymy z innymi kwiatami, tylko właśnie ze względu na to, że one po prostu szybciej powodują rozwój tej flory bakteryjnej, to warto właśnie dawać specjalny roztwór, który będzie zabezpieczał wodę przed rozwojem po prostu tych niekorzystnych bakterii, które gdzieś tam będą te nasze kwiaty powodować, że one będą też gnić i mniej nas cieszyć w wazonach. A więc tutaj właśnie Queen Lime Bloch, Queen Lime Peach, czyli blasz, czyli rumieniec, i peach, czyli brzoskwinia. Moi kochani, naprawdę cynie cudne kwiaty, więc mam nadzieję, że wysiewacie. Podzielcie się w komentarzach, co sądzicie właśnie o cyniach. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną, że poświęciliście właśnie mi swój czas. Zapraszam do komentowania, zapraszam do odpowiedzi na pytanie odcinka, czyli
Z czym nasz największy problem podczas uprawy cynii? Co sprawia Ci największą trudność w ich uprawie? Na podstawie tych komentarzy na pewno będą powstawały kolejne odcinki. Zapraszam do bycia patronem, do bycia patronką mojego kanału. Dzięki patronom mogę się rozwijać, dzięki patronom buduję swoją niezależność w internecie. To jest dla mnie bardzo ważne i również dbam o swoich patronów, więc zapraszam na Patronite, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wtedy na pewno nie ominą Was, nie ominiecie żaden następny odcinek. Odcinek o takiej kwiatowej tematyce, najlepszej według mnie tematyce na świecie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Życzę Wam spokojnego dnia, słoneczka w dzień, życzę Wam deszczu w nocy i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!